Zajrzymy teraz do Pałacu Prezydenckiego, gdzie prezydent Bronisław Komorowski spotyka się, co widzimy, z naszymi brązowymi medalistami w szczypiorniaka. To jest moment, w którym prezydent pan wręcza odznaczenie. Srebrnym Krzyżem Zasługi pan Piotr Chrapkowski. Pan Michał Daszek. Pan Piotr Grabarczyk. Pan Mariusz Jurkiewicz. Pan Przemysław Krajewski. Pan Piotr Masłowski. Pan Robert Orzechowski. Pan Kamil Sypszak. Pan Michał Szyba. Pan Marcin Wichary. Pan Adam Wiśniewski. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej piłki ręcznej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, pan Jerzy Buczak. Srebrnym Krzyżem Zasługi pan Rafał Markowski. Pan Krzysztof Rudomina. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni państwo, chciałem po prostu jeszcze raz podziękować serdecznie i za wzruszenia i poczucie sukcesu sportowego, ale i za wzruszenia i poczucie sukcesu narodowego. Serdecznie dziękuję i za te niezwykłe emocje, które towarzyszyły waszej walce, ale również chcę serdecznie podziękować za poczucie współuczestniczenia w sukcesie, także przez resztę polskiego społeczeństwa, które przecież towarzyszyło waszej walce, towarzyszyło radości z odniesionego sukcesu. Pragnę podziękować i trenerom, podziękować przede wszystkim zawodnikom, ale wszystkim, którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu, tworząc klimat zachęcający do dobrej, pięknej walki i pięknego również cieszenia się z niełatwego zwycięstwa. Co tu dużo mówić? No wszyscy towarzyszyliśmy i mieliśmy ogromną satysfakcję z obserwowania i wspierania waszej walki o złoto. Ale mamy świadomość, że w tym przypadku potwierdziło się takie porzekadło,
że w niektórych sytuacjach to i ściany sprzyjają także gospodarzom. Ale tym większy jest nasz wspólna wdzięczność z tytułu sukcesu i zwycięstwa wyrażającego się w zdobyciu brązu. Serdecznie za to wszyscy dziękujemy. Myślę, że podziękowań kierowanych do naszych sportowców, do naszych piłkarzy ręcznych napłynęła cała masa. Ale jest jedna osoba, którą chciałbym tutaj przywołać, cytując również chyba list skierowany do panów. Jest z nami pan dzisiaj pan Tomasz Matczak, autor bardzo poruszającego maila skierowanego do Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Panie Tomaszu, jest pan dzisiaj z nami. Pan Tomasz napisał w ten sposób. Nie wiem, jak wygląda Sławek Szmal, nie wiem, jak wygląda Michał Jurecki ani Michał Szyba. Nie mam pojęcia, jak wygląda cała reszta drużyny, ale jestem każdemu wdzięczny za to, co mogłem przeżywać przez ostatnie kilkanaście dni. Pan Tomasz jest kibicem niewidomym. Przeżywał też głęboko waszą walkę i wasz sukces. Bardzo bym chciał, żebyśmy mogli również razem stworzyć tą możliwość bliższego poznania i przeżycia także tej chwili, w której cała Polska, także pan Tomasz Matczak, wyrażają wdzięczność dla polskich piłkarzy ręcznych. Chciałem jeszcze powiedzieć o swojej własnej ogromnej satysfakcji, którą odczuwam i za co też jestem wdzięczny, którą odczuwam zawsze, ile razy mogę wyróżnić zwycięskich sportowców. Bo wtedy cieszę się, że udało się przeciąć ten niepotrzebny spór o to, czy sportowcy polscy reprezentujący Polskę poza granicami powinni czy nie powinni koniecznie mieć tego orła polskiego na piersiach. Udało się to przeciąć i ja muszę powiedzieć, że dla mnie ile razy mogę dziękować, tak jak dzisiaj, za zwycięstwo, za sukces Polski, za wspaniałą promocję Polski poza granicami kraju. Odczuwam również satysfakcję, że tą dyskusję mamy za sobą, że jest regulacja ustawowa, która na trwałe wiąże z polskimi zwycięstwami sportowymi także i wizerunek polskiego orła. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem, wspólnym jakby też marzeniem będziemy tworzyli dobre szanse na przeżywania nie tylko kolejnych sportowych uniesień i wzruszeń, ale także i narodowych właśnie przy okazji Mistrzostw Europy w piłce ręcznej w Polsce w roku 2016. Życzę tego wszystkim. I wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystkie wzruszenia, wszystkie uniesienia i wszystkie poczucia współuczestniczenia w pięknym polskim sukcesie. Dziękuję bardzo. Jeśli można, bardzo proszę, nie pana, pana, zdaje się, pana, tak, bardzo serdecznie proszę. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję państwu. Bohaterowie Kataru, proszę państwa, uhonorowani przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nasza reprezentacja, która zdobyła na Mistrzostwach Świata w Katarze brązowy medal.